Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać o lęku. O lęku, o obawach, o martwieniu się, o strachu. Zastanawiam się, niepokój. Zastanawiam się, jakie jeszcze słowa mogą, mogą ci się, wiesz, kojarzyć z tym. Ja najczęściej, kiedy, kiedy o tym mówię, używam jednego uniwersalnego słowa: lęk, ale tak naprawdę, kiedy ja mówię lęk, mam na myśli te wszystkie, które wymieniłam, i pewnie jeszcze wiele innych, które mi teraz nie przyszły do głowy. Określeń, którymi często się posługujemy. Mówię o tych wszystkich sytuacjach, kiedy my martwimy się, co będzie, martwimy się, że coś nie wyjdzie, martwienie się najczęściej dotyczy przyszłości. Ale teraz sobie tak myślę, od razu weryfikuję to, co powiedziałam. Czasem możemy się martwić o to, jakie będą efekty czegoś, co zrobiliśmy w przyszłości, ale, ale generalnie martwimy się o coś, co się za chwilę okaże, coś, co się za chwilę wydarzy. Czasem się o coś niepokoimy, czasem boimy się czegoś. I bardzo często jest tak, że, że my się boimy, czujemy ten lęk, ale nie do końca nawet wiemy, czego dokładnie. Po prostu czujemy się źle. Mamy ochotę uciec. I to jest, to jest najważniejsza rzecz, którą chcę ci powiedzieć, że. Lęk, znaczy, po pierwsze, lęk jest taką bardzo, bardzo dominującą emocją, czy bardzo dominującym uczuciem. Jakkolwiek to nazwiemy, lęk jest. Chyba najczęściej, kiedy ja się rozglądam wokół siebie po świecie, wiesz, po ludziach, po tym jak reagują, ten lęk jest bardzo mocny. Szczególnie, kiedy patrzę na Polskę, na to, na to wiesz, jak reagują Polacy, to mam poczucie, że lęk jest taką, taką emocją, która, która bardzo jest mocno zakorzeniona. I bardzo często my lękowo reagujemy na róż w różnych sytuacjach i w różnych kontekstach. I teraz, dlatego pomyślałam, że warto o tym powiedzieć, dlatego że, jak zwykle, życie mnie inspiruje, ale też. Obecny czas, który mamy, taki czas, kiedy są różne turbulencje na rynku, kiedy tu mamy pandemię, tu mamy wojnę, tu mamy jakieś problemy z rosnącymi cenami, tu jest inflacja, tu wszyscy nam mówią o tym, że zbliża się recesja, to są takie sytuacje zewnętrzne, okoliczności zewnętrzne, które jeszcze bardziej podbijają nam te lęki, które i tak w nas siedzą. To nie jest tak, że ja się boję, bo jest taka sytuacja, bo to jest usprawiedliwione tą sytuacją. Tak, to częściowo jest usprawiedliwione tą sytuacją, ja absolutnie nie neguję Twojego prawa, żeby, żeby tak się czuć. Natomiast to jest tak, że my, najczęściej jest tak, że my mamy w sobie jakąś taką tendencję do reagowania lękiem. To jest całkiem naturalna, ewolucyjnie wykształcona emocja. Gdyby tak podejść do tego naukowo, to lęk jest emocją taką bardzo naturalną, wykształconą ewolucyjnie, czyli to jest coś wbudowanego w nasze DNA, ale możemy mieć większą skłonność do lęku albo mniejszą skłonność do lęku, a takie trudne okoliczności zewnętrzne tylko nam ją podbijają. I dlatego pomyślałam, że warto sobie o tym porozmawiać, jak to z tym lękiem jest, bo widzisz, Nasza naturalna tendencja, zresztą gdyby, gdyby popatrzeć na to, wiesz, że matka natura w jakimś celu zaprojektowała lęk, matka natura zaprojektowała lęk po to, żeby nas stymulował do ucieczki. Kiedy mówię o tym, że lęk jest ewolucyjny, jest zupełnie naturalny, to tak jak go matka natura zaprojektowała, w pewnym uproszczeniu, oczywiście, ale lęk jest, jest taką. Hmm, Taką emocją, która, która nas e, przede wszystkim, wiesz, e, pomaga nam, pomaga nam e, uciec. Oczywiście mogą być też inne reakcje, niektórzy w lęku zaczynają atakować, to też się zdarza i to też jest jak najbardziej naturalnie zaszyty organizm, ale ta nasza naturalna reakcja, którą my najczęściej wykorzystujemy, polega właśnie na tym. Co się dzieje, kiedy czujesz lęk? Najczęściej, najczęściej odruchowo większość ludzi zacznie uciekać. Tak po prostu jest. Tylko że to dotyczyło takich sytuacji, jakie zaprogramowała dla nas matka Natura, że tak się wyraży, czyli mówię o tym takim, tej, takiej ewolucyjnej roli lęku. Natomiast we współczesnym świecie i we współczesnym życiu, czy to pomaga, kiedy ty zaczynasz uciekać? Co to w ogóle oznacza? Co to w ogóle oznacza, że zaczynam uciekać? Bardzo często jest tak, że kiedy czujemy, że jest jakaś zagrażająca sytuacja, to my zaczynamy. My zaczynamy. Albo na przykład coraz więcej o niej myśleć. Myślę sobie o takiej sytuacji, kiedy zaczynam. Kiedy zaczynają rosnąć ceny, bo chcę Ci to wytłumaczyć na przykładach, zaczynają rosnąć ceny, więc ja myślę, o jejku, jak sobie poradzę, co mogę zrobić z tą sytuacją, może zacznę ciąć koszty, może muszę zdobyć więcej klientów, może muszę zamknąć firmę, o rany, o rany na razie mi starcza, ale co będzie za tydzień. Wydaje nam się, że my reagujemy racjonalnie, ale to nie jest racjonalna reakcja. My de facto zapętlamy się coraz bardziej. W to gadanie o lęku, myślenie, znaczy mówiąc gadanie o lęku, mam na myśli też taki wiesz, wewnętrzny monolog, kiedy my powtarzamy, powtarzamy w kółko te same martwienie się, te same emocje i te same słowa i te same obawy powtarzamy sobie w kółko w głowie. I to jest też rodzaj ucieczki. Bo my po prostu y, uciekamy w kreślenie jakichś różnych scenariuszy, tylko że dlatego, że robimy to na bazie lęku, to one zawsze są negatywne. Druga opcja jest taka, że uciekamy na zasadzie zamieram. Y, zamieram, y, na, y, bo udaje, że nic się nie dzieje. Bo y, zamieram, bo przestaję, przestaję patrzeć na to, co się dzieje. Nie będę słuchała wiadomości, bo mam już tego dosyć, bo już mój system nerwowy nie wytrzymuje, bo już bo już nie jestem w stanie tych kolejnych negatywnych wiadomości, które do mnie docierają przetwarzać. Więc co robię? De facto mentalnie uciekam. Staram się o tym nie myśleć, staram się zająć czymś innym. Udawać, że tego nie ma albo patrzeć, kiedy się skończy. Niech wreszcie wróci tak jak było, kiedy to się wreszcie skończy. To też jest rodzaj ucieczki. I teraz mm, Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakaś reakcja. Jeżeli mi się przypomni, to powiem. Na pewno do tej takiej ucieczkowej reakcji można zaliczyć też takie zakłamywanie rzeczywistości. Nie? I teraz, kiedy ucieczka ma sens? Ucieczka ma sens. A, już wiem jeszcze, jak, jak może wyglądać ucieczka, ale za chwilę do tego wrócę. Ucieczka ma sens. Zacz, po, po, powiedzmy sobie, kiedy ucieczka ma sens. Ucieczka ma sens, kiedy naprze, naprzeciwko ciebie stoi tygrys. Albo, nie wiem, wędruję po lesie i naprzeciwko mnie stoi to akurat zły przykład kiedy naprzeciwko mnie stoi niedźwiedź, to ucieczka nie ma sensu, bo, bo niedźwiedź cię dogoni. No ale załóżmy, że, że jesteś w takiej sytuacji, że naprzeciwko ciebie stoi takie zwierzę, które ci zagraża, albo, nie wiem, widzisz, że stoisz w lesie i wali się na ciebie drzewo, wtedy nogi za pas ma sens. Wtedy uciekanie i jeszcze w mądrym kierunku uciekanie, tak? Nie wzdłuż, tylko gdzieś w bok, ma sens. Kiedy widzisz, że schodzi lawina, ma sens. Ucieczka. To są sytuacje, kiedy ta ucieczka uratuje Ci życie. Po to to jest. Ten Twój lęk powoduje, mówię teraz na poziomie biologicznym, on powoduje, że już nie, nie wnikając w szczegóły, ten lęk, który odczuwasz, tak jak go stworzyła Matka Natura, on powoduje, że nagle twoje mięśnie mają więcej siły, dostają więcej krwi, więcej tlenu, mają więcej siły, żeby pomóc ci uciec z tej sytuacji. I w tej sytuacji ucieczka ma sens. Ale kiedy żyjesz we współczesnym świecie i kiedy żyjesz na poziomie nie strachu przed czymś, co ci zagraża fizycznie, że wiesz, leci na mnie lawina albo właśnie spada na mnie drzewo czy kamień i mam, potrzebuję odskoczyć, żeby się usunąć, żeby, żeby po prostu nie dostać w łeb. W dzisiejszym świecie my się boimy rzeczy, które są dużo bardziej abstrakcyjne. I w tym naszym codziennym życiu my się nie boimy fizycznych rzeczy, że fizycznie nam coś zagraża, tylko boimy się tego, że coś się w życiu zmienia. Boimy się tego, że zmieniają się okoliczności, boimy się tego, że nie wiemy, co przyniesie przyszłość. I w tej sytuacji ucieczka działa przeciwko Tobie, niestety. Bo my uciekamy też na poziomie tylko i wyłącznie mentalnym. I um, ta, ten, ten kolejny rodzaj ucieczki, który mi się przypomniał, to jest ucieczka w pracę. Dobrze, że sobie przypomniałam. To jest taka sytuacja, kiedy, kiedy yy, czuję, że albo zaczynam się bać tego, co się zmienia w świecie wokół mnie. Zaczyna, mój, mój umysł zaczyna tworzyć jakieś negatywne scenariusze, więc będę pracować więcej, będę pracować ciężej, będę pracować więcej godzin. Nie wiem, zrobię więcej tego, tamtego czy tamtego. Wpędzę się jeszcze dodatkowo prawdopodobnie dzięki temu w poczucie winy, że robię nie dość dużo, że przecież jest tak poważna sytuacja, a ja tu sobie odpoczywam, a ja tu się relaksuję, jak mogę, przecież trzeba, przecież przecież i zacznę pracować więcej ciężej. Każda z tych sytuacji, jak każda z tych ucieczek, z tych rodzajów ucieczek powoduje tak naprawdę, że. Przede wszystkim powoduje, że my, kiedy uciekamy, to uciekamy też na poziomie mentalnym, uciekamy w jakieś dziwne działania, które nic nie rozwiązują, ale przez to, że uciekamy na poziomie mentalnym, przestajemy widzieć sytuację racjonalnie i na tym polega problem. Że my najczęściej to trochę wygląda tak, jakbyśmy się bali poczuć lęk do końca. Bali się, bo już, 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 Ci tłumaczę, jak to wygląda. To jest trochę na takiej zasadzie. Ojejku. Co się może stać? Nie, nie, nie. Nie chcę tak się czuć. W ogóle nie chcę tego czuć. Muszę szybko coś zrobić, żeby tak się nie czuć. Czyli co się dzieje? Zaczynam się bać tego, że będę się czuła przestraszona. Zaczynam się bać tego, że znowu zacznę się zamartwiać. Więc u... zaczynam się bać własnego lęku. Czyli go multiplikuję. Zaczynam uciekać w różne Najczęściej czynności, żeby tylko nie myśleć, żeby tylko nie, się nie bać, żeby tylko to do mnie, to coś straszne do mnie nie wracało. Ja już się nie boję samej sytuacji, boję się tego, że ja się nie fajnie czuję w tej sytuacji, czyli uciekam przed moimi własnymi emocjami w tej sytuacji. Wiem, że to brz może brzmieć jak zakręcone, ale tak po prostu jest. I my zamiast zmniejszać ilość tego strachu, my go multiplikujemy w taki śmieszny sposób. Tak, tak robimy wszyscy, ja też. I teraz. Kiedy w taki sposób uciekamy, to nie rozwiązujemy niczego. Mało tego, jak już powiedziałam, tracimy taki zdrowy rozsądek, tracimy zdrowy y, ogląd sytuacji. Bo wyobraź sobie y, takie jeszcze, je, jeszcze jeden przykład z życia, który, y, y, do którego łatwo się odnieść. Y, nie wiem, czy byłaś, czy byłeś w takiej sytuacji, ale wyobraź sobie taką sytuację, że z dowolnego powodu lądujesz nagle w środku nocy, w środku lasu. Jest ciemno, jest las, są różne dziwne kształty, trochę księżyc świeci, trochę tam widzisz tą ścieżkę, którą masz dojść do jakiegoś miejsca, gdzie będziesz bezpieczna czy bezpieczny. Ale jednak no za dobrze nie widać, nie masz żadnej latarki, żadnego światełka, po prostu tylko ten księżyc tak słabo świecący i idziesz. Ja yy... Byłam kiedyś w takiej sytuacji i to na dodatek byłam wtedy dzieckiem, więc wiem jak to jest. I jak to wtedy wygląda? To wygląda bardzo często w ten sposób, że idziesz i tam widzisz taki jakiś krzak, ale w sumie nie wiadomo, ale może to nie jest krzak, może tam ktoś się czai, nie wiesz co się dzieje. Idziesz dalej, ale cały czas myślisz, czy to jest krzak, czy ktoś się czai? Krzak, czy ktoś się czai? Krzak, czy ktoś się czai? Krzak, im bardziej tak myślisz, tym bardziej wiesz, twoje, twoje myśli, Twój umysł zaczyna produkować różne scenariusze. O, a tu chyba trzeba coś trzyma w ręce. O, to chyba jednak jest jakiś człowiek. Po co on tam stoi? Dlaczego nie jest oświetlony? Dlaczego się nie odezwie? Twój umysł zaczyna produkować coraz więcej myśli, które Cię jeszcze bardziej przestraszają. To chcę powiedzieć, że kiedy... Ty wejdziesz w tą spiralę nakręcania swojego strachu, to Twój umysł będzie produkował coraz więcej myśli, które cię coraz bardziej będą przestraszały. I to jest jedna podstawowa trudność, że. jakby taki mechanizm, który powoduje, że wtedy, kiedy zaczyna nad Tobą panować strach, lęk, martwienie się, niepokój, obawa, to Twój umysł. Wiesz, to nie, nie dzieje się celowo, ale twu, to, 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 to jest mechanizm, który po prostu zadziała. Twój umysł zacznie ten strach wyolbrzymiać, zacznie widzieć, przyjrzyjmy się temu z drugiej strony, o, to na pewno jest coś niebezpiecznego. I w tej sytuacji, kiedy ty będziesz e, patrzeć w przyszłość, będziesz widzieć tylko negatywne scenariusze. W, w twojej głowie nie zmieści się żaden pozytywny scenariusz, będziesz widzieć tylko te negatywy, tylko co się może wydarzyć źle. I to mam na myśli, mówiąc, że bycie w takim w stanie takiego strachu to jest, to jest ten moment, kiedy twoja ocena sytuacji nie jest racjonalna, bo ty nie widzisz rzeczy obiektywnie, widzisz tylko negatywne scenariusze i to przeszkadza, bo podejmiesz adekwatne do tego decyzje, czyli nie, nie, widzisz, nie widzisz żadnego pozytywnego scenariusza. I wydaje nam się, że to co widzimy jest racjonalne, że to jest ra nam się wydaje, że to jest racjonalne, żeby się tego bać, że przecież na pewno klient ucieknie, kiedy podniosę ceny, przecież na pewno klient się obrazi, kiedy odmówię pracy z nim. Takie opowiadam historie, wiesz, z ostatnich, nie wiem, kilku dni, które się gdzieś koło mnie przewijały. Albo na pewno przecież teraz to już, to już nie zdołam utrzymać mojej firmy i muszę ją zamknąć i tak dalej, i tak dalej. Czyli... Jestem w takim strachu, w takiej panice, przestaję widzieć racjonalnie, i wtedy co się dzieje? Albo zaczynam naprawdę, zwiewam z tej sytuacji, zwiewam w cięższą pracę, niemyślenie, udawanie, że to się nie dzieje i tak dalej, albo zastanawiam się, jakie widzę obserwacje wokół siebie, wiesz, w społeczeństwie, wśród ludzi, wśród przedsiębiorców, w ogóle na rynku, albo uciekamy w takie dosyć pochopne decyzje. Na przykład będę ciąć koszty, o czym często ostatnio słyszę i czytam, będę ciąć koszty, zamknę firmę. Bardzo kategoryczna decyzja. Nie mówię, że zła. Ona czasem jest najlepszą możliwą decyzją, ale kiedy podejmujemy ją w desperacji, kiedy podejmujemy ją w panice, to raczej to nie jest decyzja, która jest głęboko przemyślana i na spokojnie podjęta. To jest decyzja podyktowana emocjami. Więc ja nie mówię, że sama ta decyzja ma, jest zła. To jest tak indywidualne, że absolutnie bym się nie odważyła powiedzieć, że to jest dobra decyzja, to jest zła decyzja, jak nie znam sytuacji. Nie, ale chcę powiedzieć, że decyzja, która jest podejmowana w emocjach, ze strachu, w panice, w desperacji, o rany, nie poradzę sobie wtedy, kiedy widzisz tylko czarne scenariusze, nie jest decyzją racjonalną, nie jest decyzją podjętą wtedy, kiedy ty oceniasz na chłodno, na spokojnie, widzisz aha, tu są ryzyka, tu są szanse. Co przeważa, co decyduje. To jest zupełnie inna sytuacja podejmowania decyzji. I trzecia możliwość, jaka może być, polega na tym, że możesz się łatwiej złapać na obietnice ludzi, którzy teraz Ci obiecują ratunek. Którzy mówią, ja mam jeden złoty sposób, jak z tego wyjść, przyjdź do mnie, zapłać mi tyle i tyle i ja Cię wyciągnę i za rękę Cię poprowadzę jak dziecko. I wtedy to też są takie sytuacje, kiedy mm, ty trochę się czujesz jak takie dziecko, nie mówię, że jesteś dzieckiem, ale trochę się czujesz jak dziecko w tym swoim przerażeniu, w, tym, w tej swojej takiej bezradności, niewiedzy, w którą stronę się obrócić, i widzę same czarne scenariusze, to ja bym się chętnie chwyciła jakiejś takiej pomocnej ręki, dzięki której będę się czuła bezpieczna. Tylko problem polega na tym, że to niekoniecznie może być najlepsze dla mnie. Nawet ta osoba, która mi oferuje ten złoty sposób, może mieć dobre intencje, ale to niekoniecznie może być najlepsze dla mnie. Więc bycie w tym strachu i jeszcze pozwolenie na to, żeby on się tak zmultiplikował, żeby on się, wiesz, sam siebie zaczął karmić i już tam zaczął żyć swoim własnym życiem, powoduje, że my się pakujemy w taką sytuację, która jest nie tylko niekomfortowa dla nas. Ale ona też nie jest zbyt bezpieczna, bo zaczynamy podejmować decyzje pod wpływem strachu, a nie decyzje racjonalne. I przed tym bym Cię chciała ostrzec, i chciałabym, żebyś pamiętała, czy pamiętał o tym, że albo uciekamy w takie trochę nieświadome, nieintencjonalne działanie dla samego działania, żeby nie czuć, żeby nie czuć, żeby już się nie bać, żeby mam poczucie, że coś robię, to może chociaż coś robię. No tak, no boję się, ale przynajmniej coś robię. Wiesz, jak chomik w kołowrotku. Chomik w kołowrotku też bardzo szybko biega, tylko niewiele z tego wynika. I coraz prędzej, coraz prędzej, coraz prędzej. Bardzo często to jest ucieczka. Druga, albo udaję, że nie widzę. To też jest ucieczka. Czyli szukam jakiejś, jakiegoś rodzaju zbroi, czegoś, co mnie znieczuli, żeby nie czuć tego strachu. Druga opcja jest taka, że zaczynam podejmować bardzo drastyczne, kategoryczne decyzje, ale podejmuję je nie do końca, wiesz, rzeczywiście na chłodno mierząc wszystkie scenariusze, rozważając różne scenariusze, tylko po prostu robię to w desperacji, w panice. I trzecia decyzja, że mogę podjąć decyzje, które, bo ktoś mi podsunął, wiesz, szanse na wyciągnięcie mojej firmy z kłopotów i poradzenie sobie szybko, łatwo i. Ze szczegółową instrukcją z tym, z tym i z tym, i mogę być po prostu podatna, czy podatny na, na, no wiesz, różne propozycje, które niekoniecznie są dla mnie korzystne. Więc to nie działa dla ciebie dobrze. A teraz, co możesz zrobić? I to jest to, co chcę ci dzisiaj powiedzieć: że e, kiedy jesteś w takiej sytuacji, że czujesz niepokój o coś, że a, bo wydaje mi się, że tak nie mogę zrobić, bo to będzie złe dla mnie, albo ktoś się obrazi, albo ktoś będzie niezadowolony. To też, to też są takie myśli, które wynikają ze strachu, tak? jak się boję, że ktoś będzie niezadowolony, albo że klient się obrazi, a nie przyjdzie następny. A, a co jeżeli nie będę mieć na rachunki? A co jeżeli nie będę mieć na ratę kredytu? A co jeżeli za pół roku będzie jeszcze gorzej i wtedy to już w ogóle, więc może teraz racjonalnie byłoby podjąć jakąś decyzję? To wszystko to są oznaki, że się boję. I wtedy, kiedy jestem w takim stanie, ja ostatnio na sobie przerabiałam: nikt nie jest od tego wolny, naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy te emocje mamy. I ostatnio przerabiałam tą emocję na sobie, i dlatego to mnie zainspirowało, żeby z tym tematem tutaj do ciebie przyjść i o nim porozmawiać, bo zaczęłam obserwować, co ja robię. I w takiej sytuacji bardzo łatwo zająć się listą zadań do zrobienia, bardzo łatwo uciec właśnie w coś, w cokolwiek, szybką decyzję, duże działania, zamykanie oczu itd., itd., ale najmądrzejszym i najzdrowszym działaniem, które naprawdę może być pomocne, chociaż nie jest najłatwiejsze, jest zatrzymać się. Jest przyjrzeć się tej sytuacji. I e, wbrew pozorom spojrzeć temu strachowi w oczy. Trochę tak, jakbyś miał przed sobą takie monstrum, takiego potwora, którym po prostu patrzysz w oczy i mówisz tak, czym chcesz mnie przestraszyć? Czego ode mnie chcesz? Bo mówiłam przed chwilą ci o tej sytuacji, kiedy my trochę czujemy, że zaczyna nadchodzić to monstrum, ten strach, i zaczynamy się bać tej sytuacji, kiedy do nas dotrze, więc zaczynamy się bać naszego własnego strachu, czyli już go multiplikujemy. Kiedy ja zatrzymuję się, mówię zaraz, czego ja się boję? O co mi chodzi? To ja mu patrzę w oczy. Czyli już przynajmniej zatrzymuję tą spiralę i nie powiększam tego, tej niefajnej emocji. Nie powiększam tego mojego dyskomfortu, nie, nie powiększam tego, tego lęku, o którym tu w kółko mówię. To jest pierwsza korzyść. Że kiedy, kiedy się zatrzymam i kiedy sobie powiem, okej, okay, okej, okay, jedną straszną sytuację w moim życiu przeżyłam, nie byłoby mnie tutaj, gdybym umierała od każdego jednego strachu. Ileś ich w życiu przeżyłam? Okej. Okay. Czego się obawiam? I trochę to wymaga takiego zatrzymania się z samym sobą. Ja to często robię, bardzo często w takiej sytuacji notuję, ty też możesz notować, może po prostu usiądziesz i pomyślisz, jeżeli medytujesz, możesz usiąść i pomedytować, ale chodzi o to, żeby się zatrzymać przy sobie, nie szukać informacji, nie pytać znajomych, co oni o tym myślą, bo to już, to już, są, to już jest działanie, to już jest szukanie, szukanie, ucieczka. Nie, zatrzymać się przy sobie i najpierw zadać sobie pytanie. Zaraz, czego się boję najbardziej? Okej, okay, bo, boję się. Czego tak naprawdę się obawiam w tej sytuacji? Aha, tego i tego. Aha, dobrze. A czego najbardziej się boję? Co jest takim najbardziej, najbardziej, najbardziej przerażającym, jeżeli ta moja obawa się spełni? Wypisz to sobie. A później, to wszystko. Jakby każdy z tych kroków ma określony cel i sens i dokładnie w takiej kolejności, w jakiej o nich mówię. A później zastanów się, ok, na ile prawdopodobne jest, kiedy już trochę, ok, mam, już stanęłam z, z potworem twarzą w twarz, już wiem, czego się tak najbardziej boję, na ile prawdopodobne jest, że to się faktycznie wydarzy. I jeżeli ci umysł podpowiada, że to 100% się wydarzy, to nie wiesz, to tak nigdy nie jest. To nawet w matematyce jest... Trudne do uwierzenia, że, że jest 100%, 100 prawdopodobieństwo. A -a. Nie. Ile napra jakie naprawdę jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy? Okej, okay. Takie i takie. Dobrze. I nie o to chodzi, żeby fajnie by było w tej sytuacji. Umieć już zobaczyć, że jest też jakaś inna opcja, która jest bardziej pozytywna i też ma jakieś prawdopodobieństwo, ale być może na tym etapie jeszcze nie będziesz umiała, nie będziesz umiał zauważyć tej drugiej pozytywnej opcji, tym bardziej, jeżeli nie masz, wiesz, takiej wprawy, takiego doświadczenia w, w tego rodzaju pracy z własnym umysłem i nie ma obok Ciebie kogoś, kto może Ci w tym pomóc. Bo jeżeli jest obok ciebie ktoś, kto może ci w tym pomóc, wiesz, na przykład jakiś mentor, coach, to jest łatwiej i wtedy być może od razu jesteś w stanie znaleźć też różne warianty tej sytuacji, różne warianty rozwoju wypadków, i okej, okay, ten jest te, tym, który mnie najbardziej przestrasza, ale widzę, że są też inne. Jeżeli nawet nie jesteś w stanie zobaczyć tych różnych wariantów rozwoju wypadków, to zrób to w ten sposób, że zatrzymuje się, patrzy potworowi prosto w oczy, okej, okay, czego się tak naprawdę boję, artykułuje to sobie. Samo to, że nazwiesz te swoje strachy po imieniu, już im w takim, wiesz, metaforycznym sensie zabiera im trochę mocy. To, że je nazwiesz po imieniu. Bardzo często my się boimy, ale tak strasznie się boimy, że nawet, wiesz, tak jak w tym lesie, się tak strasznie boję, że boję się obejrzeć za, za siebie. Boję się odwrócić głowę, po bo prostu nawet się boję sprawdzić. Czy to, czego się boję, naprawdę tam jest? I o tym mówię, że samo to, że zaczniesz nazywać po imieniu to, czego się boisz, to już, to już odbiera temu moc. Zaczniesz to nazywać. Czego tak naprawdę się boję. No, że klientka się obrazi, dobrze, ale co to znaczy, że klientka się obrazi? Czym mi to zagraża? No, bo może nie będzie chciała ze mną pracować. Ok, ale co? Dlaczego boję się tego, że nie będzie chciała ze mną pracować? No, bo wtedy, wtedy stracę tą klientkę i stracę pieniądze, a następna nie przyjdzie. Czyli prawdziwy Twój lęk dotyczy pieniędzy, na przykład. Nie mówię, że tak jest, ale no, podaję pierwszy z brzegu przykład. I teraz, czyli pierwszy etap, patrzę strachowi w twarz, nazywam po imieniu, czego się boję, po drugie zastanawiam się, jaka jest najbardziej, najbardziej, najbardziej negatywna, naprawdę. To jest naprawdę spojrzenie potworowi w twarz. Jaka jest najbardziej, najbardziej obrzliwa wersja tego potwora? To znaczy, co najgorszego może się zdarzyć. Na ile prawdopodobne jest to najgorsze? To jest kolejny krok. I wreszcie zastanawiam się, czy ostatni, ale chyba ostatni krok polega na tym, że zastanów się: Okej, okay, wiem, że to jest taka perspektywa, to jest straszna perspektywa, absolutnie się jej boję. Ale wiem, czego się boję i wiem, że to nie jest 100%, że to się wydarzy. To jest ileś tam procent prawdopodobieństwa, że to się wydarzy. Odkładając na półkę to, co mogę zrobić dzisiaj, nie co mogę zrobić za tydzień, nie co się wydarzy za miesiąc, nie, 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 nie. Co dzisiaj, a nawet co mogę zrobić w ciągu najbliższej godziny? Co mogę zrobić z sytuacją, którą mam dzisiaj? Wiedząc to wszystko, jak mogę do tego podejść? I kiedy, kiedy to jest, to, to być może będzie, no, wiesz, myślę, że dla każdego z nas inna część tej, 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 tej pracy, o której mówię, będzie trudniejsza, ale tak naprawdę spróbuj skoncentrować się na tym, co możesz zrobić w ciągu najbliższej, najbliższego dnia. Jeżeli to jest dla Ciebie za trudne, to co mogę zrobić w ciągu najbliższej godziny? Podkręcamy. Co jestem w stanie z tą sprawą, w tej sprawie zrobić w ciągu najbliższej godziny? W ciągu najbliższej godziny mogę. Nie wiem, zadzwonić do kilku potencjalnych klientów, i kiedy będę wiedziała, że oni są potencjalnie zainteresowani współpracą, to wtedy już nie będę się tak martwiła tym, jak zareaguje ten jeden klient. Na przykład, strzelam z głowy te przykłady, ale. Co mogę zrobić tu i teraz i zająć się tym, co faktycznie mogę zrobić tu i teraz? Nie działaniem bezmyślnym, działaniem dla samego działania, dla ucieczki. To jest ta różnica. Nie działam, ale robię przypadkowe rzeczy, żeby tylko nie myśleć, żeby tylko nie czuć. I to jest przypadkowe, i ja w głębi duszy czuję, że to w ogóle jakby nie ma związku z tym, czego się boję, więc boję się nadal. Tylko co mogę zrobić w związku z tą sytuacją, dzisiaj, tu i teraz, jeżeli Boję się o moje zdrowie, to co mogę zrobić z tym dzisiaj tu i teraz? Mogę o to zdrowie dzisiaj tu i teraz zadbać. Nie w tym sensie, znaczy to też jest ważne, pójść do lekarza, ale mogę dzisiaj tu i teraz zadbać o to, żeby się wyspać. Mogę dzisiaj tu i teraz zadbać o to, żeby się zdrowo odżywiać. Mogę dzisiaj tu i teraz zadbać o to, poczytać, jakie suplementy mogłyby mi pomóc, tak? Czyli co mogę zrobić ja, żebym też miała poczucie, że coś robię w tej sprawie. Każdy z tych punktów, o których powiedziałam, on ci pomoże poradzić sobie z tym strachem i zabrać mu moc. I zacząć działać racjonalnie i działać skutecznie. Działać tutaj. Co mogę zrobić w ciągu najbliższej godziny? Co mogę zrobić teraz? Ale zrobić. No właśnie, bo są dwa tryby robienia i to chyba zależy mi, żeby to ci wytłumaczyć. Są dwa tryby robienia. Jest robienie dla samego robienia. I to jest robienie ucieczkowe, kiedy ja po prostu uciekam, żeby nie czuć uciekam, żeby nie myśleć. Uciekam od poczucia winy, uciekam, żeby mieć poczucie, że coś robię, coś robię, coś robię, i to do niczego nie prowadzi. A raczej yy, prowadzi do bardzo kiepskich konsekwencji, a mogę się zatrzymać dać sobie poczuć to, co czuję, zastanowić się nad tym, zastanowić się nad opcjami, jeżeli zdołam. I zastanowić się, co mogę i chcę zrobić teraz w ciągu najbliższej godziny, i zacząć to robić. To jest zupełnie inny sposób robienia, zajmowania swojego czasu. I to jest takie działanie, które nie tylko pomaga mi uporać się z tymi emocjami, które nie są przyjemne dla nikogo, ale też rzeczywiście to jest działanie, które jest z nimi związane i pomaga realnie, pomaga mi odnieść jakiś skutek pozytywny. I zwykle to już jest takie działanie, które wybrałam w maksymalnie racjonalny sposób. Jeżeli się boję, takimi mi jeszcze przychodzi na koniec jeden przykład do głowy, jeżeli się boję, że w mojej firmie zabraknie pieniędzy, to jest temat, który po prostu do, od, wraca do mnie jak bumerang ostatnio. Temat cięcia kosztów, tego, że, że zabraknie pieniędzy w firmie, że koszty w firmie są za, za wysokie itd., itd., bo jest inflacja, bo wszystko drożeje, bo wszystko idzie w górę. Co wtedy? Rozpisać sobie te scenariusze, czego naprawdę się boję, czego się boję najbardziej, jak naprawdę wygląda ta sytuacja, na ile to jest kluczowy, będzie być może moment, na ile to jest prawdopodobne, że moja firma zbankrutuje, a ja będę mieszkać pod mostem, na ile to jest prawdopodobne. Może się okazać, że, no tak, ale mam całkiem spore rezerwy finansowe. No tak, ale mam zakontraktowaną sprzedaż z określonymi klientami, czyli przychody też będą. Że, że to okej, okay, ten mój najczarniejszy scenariusz, on jest prawdopodobny, ale jest też ileś czynników, które ograniczają to ryzyko. I w takim razie, co mogę zrobić dzisiaj? Co mogę zrobić tu teraz, w ciągu najbliższej godziny? Być może tu teraz, w ciągu najbliższej godziny. Mogę po prostu wziąć z księgowości listę kosztów i mogę im się zacząć przyglądać, ale już nie z takim naciskiem, że muszę, muszę, muszę połowę, o połowę koszty uciąć, co jest nierealnym oczekiwaniem. Prawdopodobnie nie jesteś w stanie uciąć kosztów Twojej firmy o połowę. To jest po prostu niewykonalne. Powiedzmy sobie szczerze, ale może mogę poszukać innych rozwiązań, może mogę się tym kosztom przyjrzeć, żeby się przekonać, że, że nie ma w nich marnotrawstwa. Może to jest coś, co mi pomoże się uspokoić i chcę najbliższą godzinę poświęcić na to, żeby się upewnić, że na pewno nie ma marnotrawstwa w mojej firmie. Ok, nie ma, dobrze, co mogę zrobić teraz? No to potrzebowałabym, żeby zaczęło wpływać do mojej firmy odpowiednio dużo pieniędzy. Skoro koszty są wyższe, to musiałoby do mojej firmy zacząć wpływać odpowiednio dużo pieniędzy. I tak dalej, i tak dalej. Co mogę zrobić w tej sprawie? Oczywiście nie chcę za głęboko wchodzić w ten przykład, bo zaraz słyszę i słyszę to czasem od przedsiębiorców, że no tak, powiesz mi, że mam podnieść ceny. Nie, tu znowu cię blokuje Twój strach. Znowu strach blokuje i widzisz tylko jedno rozwiązanie, i nie widzisz, że możesz zwiększyć przychody w swoim biznesie na tysiąc różnych sposobów, nie tylko podnosząc ceny. Ale klienci na pewno nie, nie zaakceptują wyższych cen, tak? Nie wiesz, to znowu jest twój strach. Że tu znowu zaczyna się ta sama historia, o której powiedziałam. Dlatego powiedziałam, że jesteśmy tak uwikłani w strachu i tak mocno nas to blokuje, i de facto to, że tak mocno. Działamy pod wpływem emocji, my jako ludzie, że nie jesteśmy jako społeczeństwo w ogóle nauczeni emocji, nie znamy się na emocjach. Większość ludzi w tym kraju nie rozumie emocji, nie zna emocji, nie potrafi u siebie rozpoznawać emocji i to powoduje, że tak naprawdę emocje nad nimi panują, ale kiedy emocje nad tobą panują, to tym trudniej jest ci się wydostać z trudnej sytuacji, jaką jest na przykład kryzys na rynku czy wysoka inflacja, tym trudniej jest ci się z tego wydostać. Dlatego o tym mówię. I to jest taki temat, który, mówię, wypływa ze wszystkich stron ostatnio, i, i, i ze wszystkich stron o nim ostatnio słyszę, dlatego pomyślałam, że warto, warto troszkę to rozjaśnić i troszkę więcej Ci o tym powiedzieć. Dziękuję Ci za Twój czas dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach. Ja, ja bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli z czymś się nie zgadzasz, też o tym pisz. Jeżeli masz jakiś problem, którym chcesz się podzielić, daj znać. I dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci za Twoją uwagę, dziękuję za to, że, że mnie słuchacie, że dajecie znak, że mnie słuchacie. Koniecznie daj znak, że, że mnie słuchasz. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do, do zobaczenia.